Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie na detailingowy dziadzia, założę gumiaczki. Dzisiaj dwunastka od Neoxala. Tym razem w końcu felumek, lakier. Jeżeli chodzi o tę felgę, ta jest najgorzej przygotowana. Ma mnóstwo hologramów i średnich rys. Pokażę ci to w GoPro. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia... Tak jak widziałeś, jest tego trochę. Dlaczego tak? Bo chcę sprawdzić, na ile będzie maskować. Czego nie wziąłem? Nie wziąłem taśmy, żeby sprawdzić, czy powłoka maskuje. I co teraz mam zrobić? Nic, na tej feldze ta będzie jechać z przodu czy z tyłu. Ta będzie prawdopodobnie, zaraz ci powiem, to będzie tył. I tu mamy tył, która strona? Kierunek prawy tył. O kurde. No dobra, no trudno, no co? W sumie dobrze, nawet fajnie, kurczę, elegancko. Prawy tył, dobrze. Czyli odcięcie będzie na lewym przodzie i na lewym tyle. Rewelacja. Wiadomo, jak wiadomo, lewa strona ma zawsze gorzej. Jeżeli chodzi o ten lakier, jest masakra. Nie wiem, kto to lakierował, jest tragiczny. Jeżeli chodzi o przygotowanie, wiadomo, zawsze po każdej zimie felgi są, mają pełną dekontaminację i są przygotowane pod właśnie jakieś zabezpieczenie. Teraz tylko je liznąłem, już chyba na Facebooku wrzucałem. Chciałem zdjąć. Jakieś tam były jakieś zabezpieczenia, tak żeby były jałowe. I na to właśnie mam zamiar położyć teraz dwunastkę. Tutaj ranciki, będę się skupiał tutaj nad tymi ramionami, bo tutaj wyszło najlepiej. Tutaj się nie skupię, nie mam czasu, żeby się bawić. Oczywiście stożkami jechałem, ale gdzie niegdzie może być tak, że nie wyciąłem do końca, więc jak tutaj gdzieś umrze hydro, tym się nie będę przejmował. Dla mnie wyznacznikiem będą te ramiona. Tu jest na pewno idealnie. Tu też nie jest najgorzej, ale no, tak jak mówię. Posiłkował się będę, słuchaj, fajną kostką od Neoxala. I ta kosteczka była w powłoce 636, kurde, 635. Fantastyczna sprawa. I tutaj przy tym feluneczku będzie bomba. No dobra, to co? Bierzemy się za aplikację. Światełko jest fajnie przytłumione, rewelacja. W GoPro też będę ci chciał pokazać, jak aplikuje się na czarny lakier, jeżeli chodzi o felunek. Ile jej mamy? Bardzo dużo. No to co? Zaczynamy zabawę. Koreczek. Pstryk. Pięknie. I no to już może wezmę od razu GoPro, żeby nie było, i będę pokazywał ci całą aplikację od początku do końca w GoPro. Okej, mamy, zdmuchnę tylko i nasączyć solidnie, ale pije pięknie. Zobacz, widzisz to? Idealnie, dużo co? Mnóstwo. Ale tłuściutko, ojojoj, człowieku. Super, ten pad jest po prostu idealny. Aplikacja powłoki, zobacz. Tintiriririm. Smrodzik też idealny. Nie da się ukryć. Tu ramiona. Żeby wszędzie dotrzeć. Pyk. Rancik. Tłusto, przyjemnie. Tam terarara. Tiririririm. Smród też bardzo nieprzyjemny. Fajne jest w tym padzie to, że on się, jest mięciutki, się fajnie poddaje. Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Z tym jest trafione elegancko. Powłoka już zaczyna przysychać, słuchaj, szybciutko, co? Tutaj się nad tymi wgłębieniami
nie wczuwam z tego względu, tak jak mówię, no tam nie jest wycięty na igłę. Wymyte jest oczywiście perfekcyjnie. A, tu jeszcze zostało. I teraz tak, od razu biorę latarę i będziemy widzieć, jak to leży. Zobacz, widzisz? Wszędzie idealnie. Czas nie mierzyłem. Jakoś tak. Powłoka jest na tyle, myślę, idiotoodporna, że tutaj się nic nie wydarzy. Wszędzie leży? Wszędzie leży. No dobrze. Dmuchniemy. Mikrofibra. Ta jest od FX-a. Zbierana ta grafenowa. I powolutku, zobacz. Powolutku sobie docieram. Tim, tiriririm. Słuchaj, poezja. Naprawdę, bez wysiłku. Spokojnie. Zbieranką. Na chwilę obecną, tutaj jeżeli chodzi o Neoxala, zabezpieczenia, dla mnie jest to lider. Naprawdę, siedzi na wszystkim. Na lakierze, na plastikach. Jeżeli masz wyblaknięte plastiki, no robi to obłędnie. Tu się już pojawiała tęcza, czyli już powoli przysychała. O, super. Ole, i od razu mamy mega połysk. Super. Fibry, słuchaj, prane i używane już, więc tutaj gdzieniegdzie wyciąga włoski. Okej. Bomba. Dobra, wiesz co, włączę aparat, bo muszę się przyłożyć. Jedną ręką jest mi ciężko niestety na pewno. No jedną rąsią, słuchaj, ciężko się operuje niestety. Biorę latarkę i patrzę. O, i teraz od razu inna robota. Słuchaj, powłoka wybacza wszystko tak naprawdę. Wszelkie niedociągnięcia. Jak gdzieś ją zostawisz, możesz wrócić, ponownie zaaplikować i ponownie zdjąć. I ponownie dotrzeć, więc to się wszystko wyrówna. O, dobrze. To teraz... Spokojnie. Ok. Teraz tak. Teraz chcę zobaczyć, czy dotarłem wszędzie w zakamarkach. Lecę sobie powolutku. Ranciki. Ok. Perfekcyjnie. I tu zakamarki. Już. I po wszystkim. I fru na leżaczek. O, tutaj jeszcze poczułem opór. Dobra. I tak. Prawdopodobnie możliwe, że te wszystkie cztery zrobię jedną fibrą. A ta z FX-a jest tłuściutka, fajniutka, więc pozwoli mi na to. Ok, sprawdźmy. Teraz biorę latarkę z zimnym światłem. Lampy mam odwrócone do góry, dlatego tak to fajnie wszystko, widzisz, wygląda. Wtedy aplikacja jest fenomenalna. A jeszcze jak jest ciepła barwa, tak jak ja mam, no zobacz. No perfekcyjnie. Każdą smugę, ja nawet tak naprawdę nie muszę używać tej latarki, bo tutaj już widzę, co jest 5, ale ona pięknie też uzupełnia mi tutaj, jakby zostały gdzieś jakieś niedociągnięcia. Ok. Co ja chciałem? A, latarę. I teraz sprawdzam. Maskowanie. Wiesz co? Średnio maskuje. Średnio maskuje. Coś tam pewnie przyciemni. Szału, że tak powiem, nie ma, jeżeli chodzi o maskowanie, ale zaraz to sprawdzimy na następnej feldze i to jest już, słuchaj, już. To jest wszystko. Cała zabawa. Po wszystkim. Słuchaj, ja teraz tak, biorę kolejną felgę, która jest naprawdę fajnie przygotowana, która rzeczywiście, znaczy reszta już jest konkretnie, bo tą zostawiłem, nie ciąłem tych nie ciąłem hologramów z tego względu, albo dlatego, że chciałem sprawdzić maskowanie. I jak widać, znaczy bardzo delikatny holcik minimalnie przykryje, ale to nie licz na jakieś cuda. Połysk fajnie, poślizg średni, szału nie ma. Szału nie ma, naprawdę tak bez emocji. Zobaczymy, co będzie dalej. Biorę teraz felunę, gdzie ten lakier jest w miarę naprawdę wyciągnięty już tak prawie perfekcyjnie. Okleję. Mam tasiemki. Nawet dwie, bo później będzie aplikacja powłoki na opony. A jak? A co? Teraz tak. Latarenka. I tu już jest całkiem fajnie. Tu już jest przyzwoicie. Są oczywiście grubasy. Tu
są podłużne rysy. Tak jak mówiłem tutaj, jeżeli chodzi o wycinanie, no szału nie ma. I tasiemka. Kurczę, no, brak czasu na wszystko, naprawdę. Teraz tak, gdzie my to zrobimy, żeby było dobrze? Tu zrobimy. Po długości to będzie... Gdzie będzie? Gdzie będzie to koło? Co my tu mamy? To będzie przód i to będzie lewy przód. Super. Później sobie to albo sobie tu już nakleję, a później, żebym pamiętał, sobie to opiszę. Dobra. To co? Biorę ponownie kosteczkę, biorę ponownie powłokę. Tu już Ci pokazywał... Pokażę Ci później jak... O, dużo. Fajno, dobra. Pokażę Ci później odcięcie. Może włączę czas właśnie odparowywania, żeby nie było. Telefonik, cyk, czas, stoper, ogień. Dobra, bo tu już zacząłem aplikację. No, ciach. Zobacz, ile kurczę. Bomba. Naprawdę, wydajność. Oczywiście solidnie nasączyłem tego padzika, ale tak czy tak, o, tak naprawdę tutaj to już można powiedzieć, że prawie zebrałem. Okej. Dobra, ramiona mamy wszystko, teraz jeszcze tu. Felunek nie za duży, no. Skromne piętnasteczki. Na szczęście leciutkie, bo te moje krówska wyciągnąć to z pomieszczenia, gdzie one leżą, wejść do domu z moimi, to jest naprawdę nieporozumienie. O, i tu widzę, gdzie nie zaaplikowałem. Okej, tu i tu i tu. No dobra, no, tutaj doskonale widać, jak ona się układa. Zaraz Ci pokażę bez latareczki. Widać to? Kurczę, słabo, co? Słabo. Przetrzymam ją. Mamy teraz minuta 18. No, tutaj z tym teraz znowu za mocne światełko. No ciężko, widzisz, jest to pokazać na czarnym, no, na srebrnym to już w ogóle. Ale o, widzisz takie smugi. I tu też takie fajne kreseczki. Pokryte wszędzie równiuteńko. Tak naprawdę. Elegancko. Mamy czas, minuta 43, 45, nic się nie dzieje, powłoka leży, cały czas nie widzę, żeby gdzieś wysychała, to jest właśnie w niej fajne, kurczę, że pozwala nam robić to na spokojnie, czyli co, no biorę mikrofibrę i zobacz, i zbieranko, patrz, a tu jeszcze siedzi, widzisz, tu już mamy zebrane. Luksusowo, co? No dobra, włączam aparat i lecę z docieraniem. Tutaj na telefonie mam 2.30 i w dalszym ciągu, słuchaj, ona siedzi, nie odparowuje, cały czas jest tłusto, fajnie. Mamy na czas na to, żeby na spokojnie się nią pobawić, dotrzeć sobie, nie śpieszymy się. Kawałeczek po kawałeczku i cały czas ta sama mikrofibra, która docierała powłokę od FX-a. Ostatnio wyprałem i wziąłem do tej powłoki. Przy felgach nie potrzebuję tutaj nowych, bez przesady. Ale oczywiście Ty nie słuchaj dziadzi, weź nowiuteńkie, żeby było mega poprawnie. Ja wiem, że je dobrze wyprałem. Wiem, że były dobrze wypłukane. Biorę dwa razy, najpierw wstępnie z płynem do naczyń, później wskakuję z płynem typowym do mikrofibr i na końcu płukanko, słuchaj, z octem. Dwa razy, dokładnie. No, towaru schodzi trochę, ale przynajmniej wiem, że te fibry, które będę używał do wymywania past, czy właśnie do powłok, że będą w stanie perfekcyjnym. Teraz tak, tu mam jeszcze, widzę, o, zakamarki, okej, tu jeszcze widzę, tak, powłoka jest taka troszeczkę tępa, słuchaj, to nie jest tak, że jest idealnie,
Na plastikach ona też mi się tak... Znaczy fajnie się docierała, ale też idzie tak troszeczkę tempo. Okej, dobra. I teraz tak, wspomagamy się tym cudem. No to co, biorę... Okej, tutaj coś mamy. Nie, brudne, chciałem powiedzieć rysy. Okej, najważniejsze są te ramiona. I teraz sprawdzę jeszcze, bo tutaj było, były miejsca, gdzie był delikatny holcik, bardzo delikatny. I tak jak mówiłem, bardzo delikatny hologram, minimalny taki, troszeczkę zamaskuję. Nie licz tutaj na jakieś spektakularne maskowanie. Całość zajęła mi z rozmową z tobą niecałe 5 minut, jedna felga. No ale to tak jest, widzisz. Jakbym nie musiał nagrywać, poszłoby to zdecydowanie szybciej. To co? Biorę GoPro i patrzymy, czy jest odcięcie i na ile przyciemnia. O ile przyciemnia. No sam jestem ciekawy, co to zrobi na czarnym lakierze. No i mamy przyciemnienie. Widać to? Nie wiem, czy ty to widzisz. Widać co? Zobacz. Jest, nie? I powiem od razu. Przyciemnienie do połysku. Połysk bardziej podoba mi się tu, gdzie nie ma produktu. Troszeczkę go tak przygasiło, ale nadało takiej mokrości. Czyli to jest taka powłoka, która bardziej ci właśnie doda takiej głębi, nasyci ten kolor, co jest fajne. Przy czarnym felonku będzie super. I tak jak mówiłem z maskowaniem, że grubasów nie pokryje, ale drobniejsze takie hologramy zdecydowanie tak. Widać to? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to widać. Poczekaj. O, tu widać co? I widać, że ten panel ma niby taki bardziej soczysty ten połysk, a tu jest tak bardziej jakby szkliście, kurczę. Tak, zdecydowanie. Co mi się bardziej podoba? Jednak to. Zdecydowanie dlatego, że jest, no, ma taką głębię. Naprawdę przyjemnie. Bardzo fajnie. Jestem w stanie powiedzieć, że nawet zajebiście. Naprawdę super. Rewelacja. Teraz tak. Sprawdzę poślizg. Tu mamy tempo na maksa. I tutaj, tak jak mówiłem, no, z tym poślizgiem nie jest jakoś rewelacyjnie, ale dramatu nie ma. O. Ewidentnie. Słyszysz? A co lepsze jeszcze, słuchaj, tutaj mamy taką grubą rysę, zaraz poświecę, widzisz ją, tego grubasa, widzisz, o, tutaj widać to przyciemnienie, zobacz, nawet pod latarą, tu jest ta gruba rysa, która, słuchaj, no powiem ci, że ją tak fajnie zalało, no rewelacja, super, super, super. Więc tak, nie będę cię męczył ze wszystkimi felgami, bo to nie ma sensu. To będzie taki szybki, można powiedzieć, strzał bez mojego ryja. Jeżeli chodzi o aplikację tej powłoki, rewelacja. O kurczę, musi gdzieś tam jakiś azorek śmigać. No niestety, no tak to jest. Fajne przyciemnienie, fajny połysk z taką, kurczę, naprawdę głębią. Czuć, że ten lakier jest tak jakby aż mokry. Bardzo fajnie. No, tak jak na plastikach, właśnie. To jest właśnie cała ta powłoka, tak jak na plastikach. Tak jak na plastikach, tak samo tu leży zajebiście. I tu widzę, że coś chyba nie dotarłem. No nie dotarłem, zobacz. I po takim czasie ona jeszcze pozwala mi się dotrzeć. Mega, takie dwa paseczki widziałem po powłoce. Super, co? Popatrz. I zebrane. Powłoka idiotoodporna, naprawdę. Położy się bez żadnego problemu. Na felunku będzie cudownie to wyglądać. Na czarnych wyciągnie ci głębie. Naprawdę. Z bardzo ciekawym połyskiem. A tu? Co to jest? Lakier czy... A, też widzisz. Gdzieś zaciągnąłem. No kurczę. No tak to jest. No i dobrze, że mam to światełko lampy w górę, bo widzisz, tu też zostały takie dwie kreseczki. Powłoka naprawdę jest idiotoodporna, nie musisz się śpieszyć, zaaplikujesz i powolutku docierasz sobie, nie śpieszysz się, ona powoli odparowuje. Naprawdę super. Dobra, słuchaj, ja... Co zrobimy? Ja atakuję cztery felgi i pewnie film pojawi się w niedzielę. Więc we wtorek albo w środę będę chciał ci pokazać, jak wygląda
sytuacja po okresie zimowym, tak, bo to już będzie prawdopodobnie, na pewno będą w kwietniu, będzie ta powłoka 2024. U mnie jest, już Ci mówię, żebym zapamiętał, u mnie jest, słuchaj, sobota 21 października 2023. Więc we wtorek albo w środę będę chciał wrzucić test trwałości, jak się powłoka zachowywała w miniaku, który jeździ w warunkach miejskich, nie robi dużego przebiegu, ale za tydzień albo za dwa wskoczy, prawdopodobnie za dwa wskoczy powłoka, położę ją, słuchaj, na oponach. Od wewnętrznej strony, albo w czwartek, o właśnie, albo w czwartek może jeszcze wrzucę, zobaczę, nie wiem jak mi się filmy poukładają, żeby sprawdzić, czy powłoka też, jak siedzi na plastiku, siedzi na lakierze, czy usiądzie też na oponie. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Po raz kolejny. Mistrzostwo, jeżeli chodzi o Neoxala, na chwilę obecną jest to no, mój ulubiony produkt. No coś pięknego, naprawdę. Rewelacja. Na felgi, na plastiki i postaram się teraz na kolejny film sprawdzić, czy też dobrze usiądzie na oponach. Dzięki. Hej. A, jeszcze jedna rzecz. Nie, hej. W propozycji filmu będę chciał pokazać Ci kropelki, czyli jak będę zakładał już na mańka oponki. W propozycji filmu wrzucę Ci, jak wygląda cropping na tej felce. Z tym odcięciem, żebyś zobaczył kropeleczki. Mam nadzieję, że będzie zjazd i nie będzie w ogóle wody. To by było najlepsze, co jest możliwe, ale podejrzewam, że niestety będą to prawdopodobnie kształtne krople i prawdopodobnie dużo ich zostanie. Hej, pamiętaj, propozycja filmu. Na końcu oczywiście.